Na rysunku widzimy prostokąt podzielony na dwa kwadraty. Niech bok kwadratu ma długość równą a. To oznacza, że ten dłuższy bok prostokąta będzie mieć długość równą 2a. Krótszy bok prostokąta długość równą a. Następnie w tym prostokącie wrysowujemy jego przekątną i oznaczamy długość tej przekątnej x. Naszym zadaniem będzie Zapisanie wzoru na pole w zależności od w zasadzie wzoru na wzoru funkcji opisującej pole tej działki w zależności od długości przekątnej tej działki. Więc pierwsza rzecz, od której musimy zacząć, to to będzie wyrażenie x -a przy pomocy długości boków prostokąta. Ponieważ pole prostokąta liczymy ze wzoru w tym przypadku 2a razy a. To jest 2a kwadrat. I teraz w tym miejscu powstaje nam trójkąt prostokątny, więc e, korzystając z, z twierdzenia Pitagorasa możemy policzyć x. Zapiszmy zatem 2a do kwadratu dodać a do kwadratu to się równa x do kwadratu. Czyli to jest 4a kwadrat dodać a kwadrat to się równa x kwadrat. Stąd otrzymujemy 5a kwadrat równa się x kwadrat. Teraz pierwiastkuję obustronnie. I tutaj uwaga, jak pierwiastkuję wyrażenie podniesione do kwadratu to wówczas pojawia się wartość bezwzględna na tym wyrażeniu. Zamiast a kwadrat zapisuję wartość bezwzględną z a. Z przodu mam pierwiastek kwadratowy z 5, tutaj mam wartość bezwzględną z x. x jest liczbą dodatnią, bo to długość odcinka. a jest liczbą dodatnią, bo to długość odcinka. Jeżeli pod wartościami bezwzględnymi występują liczby dodatnie, to możemy je opuścić bez zmiany znaku. Stąd otrzymamy pierwiastek kwadratowy z 5a, to się równa x. I teraz wyznaczmy z tego równania a. Żeby można było podstawić to, co wyznaczymy tutaj. Podstawimy za chwilę tutaj, do wzoru na pole. Otrzymamy x podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 5. Usuwamy niewymierność zmianownika. I stąd otrzymujemy, że a to się równa pierwiastek kwadratowy z 5x piątych. OK. Podstawmy tutaj do wzoru. W miejsce a pierwiastek kwadratowy z 5x 5 podniesione do kwadratu, to tak: pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5, x do kwadratu to x kwadrat, no a 5 do kwadratu to 25. Tutaj 25 i piątka skróci się przez 5. Tu zostanie 5, tutaj 1. I to jest wzór na pole tego prostokąta 2 piąte x kwadrat. Ten wzór zamieniamy teraz na wzór funkcji. On wygląda tak. 2 piąte x do kwadratu. Czyli mamy, mm, mamy rozwiązaną pierwszą część zadania. Podaliśmy wzór funkcji, ale musimy jeszcze określić dziedzinę tej funkcji. Jeżeli funkcji Zmienną jest x, a xem oznaczyliśmy długość przekątnej. Tak należało zrobić, bo tak podano w zadaniu. To oznacza, że x -y mogą być tylko liczbami dodatnimi, ponieważ to są długości odcinków, długości przekątnej. A zatem dziedziną tej funkcji dziedziną funkcji jest przedział od zera. Do plus nieskończoności. Tak czyli dziedziną funkcji są wszystkie liczby dodatnie. No i to tyle.